Polskie Radio Rzeszów. Sportowe Echa. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Janusz Majka. Rozpoczynamy specjalne wydanie Sportowych Taktów, bo też dzisiejsze wydarzenia są niecodzienne. O godzinie 17, a więc za niespełna godzinę, 87. piłkarskie derby Rzeszowa. Resowia Aplan podejmuje Stal. Wyjątkowość tego spotkania, aż Państwo wiedzą, polega na tym, że jego zwycięzca wywalczy awans na zaplecze piłkarskiej ekstraklasy. A już za moment połączymy się ze stadionem przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie, gdzie dziś zagrają motocykle żużlowe. Tak, zagrają. No i ten wspaniały zapach metanolu. Swój pierwszy sezon w drugiej lidze zainaugurują zawodnicy Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego. Ich przeciwnikiem będzie Kolejarz Opole. Janusz Majka, nasz redakcyjny kolega, był pasjonatem sportu. W pierwszej połowie lat 90. dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji przekazywał Państwu relacje z zawodów żużlowych swojej ukochanej Stali Rzeszów. Jeździł po całej Polsce, bywał na wielu europejskich stadionach, skąd komentował zawody Grand Prix. W tamtych latach na naszej antenie relacjonował także piłkarskie mecze obu rzeszowskich drużyn. Jego drugą pasją po żużlu były sporty samochodowe. Jak nikt inny znał kulisy wydarzeń, annały i niuanse rajdu rzeszowskiego. Bywał z reporterskim mikrofonem na bezdrożach, w upale czy trudnych warunkach relacjonował zmagania mistrzów kierownicy. Po latach zawsze można było liczyć na reporterską pomoc ze strony Janusza. Jak w lipcu ubiegłego roku, kiedy prowadził pamiętne studio sportowe. Jego głos słyszeli Państwo również jako gospodarza naszej sobotniej audycji Sportowe Takty. Kiedy przez wiele lat spotykaliśmy się na prowadzonej przez Janusza porannej audycji Kalejdoskop, lekturę dnia zawsze zaczynał od prasy sportowej. Elokwentny, zawsze znakomicie znający realia podkarpackiego sportu, przed serwisami często dyskutowaliśmy o wynikach naszych drużyn. Tak trudno w to uwierzyć, ale Janusz dołączy już do sportowej drużyny naszej rozgłośni, razem z Krzysztofem, Markiem i Adamem. Januszu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.